No witam was bardzo serdecznie. Jak się spotykamy w Counter-Strike'u, no to naprawdę coś musi się dziać. I dzisiaj się wydarzyło, bo dzisiejszej nocy weszła do Counter-Strike'a aktualizacja, gdzie w końcu po no, dość długich miesiącach dostaliśmy nową skrzynkę. Jest to pierwsza skrzynka w CS2 i ja już tutaj nabiłem sobie level i mogę ją odebrać całkowicie za darmo, więc sobie tą skrzynkę odbiorę i zaraz wam od razu pokażę, co w tej skrzynce tak naprawdę się znajduje, bo są tu naprawdę skiny warte uwagi i przede wszystkim jest tutaj nowy nóż Kukri, który oczywiście jest jako tutaj item specjalny. Do tego mamy tutaj dwa czerwone itemy, jeden w postaci na przykład takiego kałaszka, który wygląda naprawdę wygląda on obłędnie i według mnie w tym momencie jest to chyba jeden z najładniejszych kałach w grze, bardzo chciałbym go trafić, no wygląda naprawdę pięknie. Ja już go widziałem w ogóle na warsztacie jakiś czas temu i ten skin przypomina mi generalnie trochę takie skiny porcelanowe z Ligi Legend. Nie wiem, czy też macie takie odczucia, jak grać i w LoL'a i w CS'a. Dodatkowo mamy AWP, która na pierwszy rzut oka wygląda dosyć przeciętnie, ale jak klikniemy w nią, to stary, tu dzieje się magia. No zobacz, jak to pięknie tutaj wygląda. No widać, że ten nowy silnik naprawdę daje tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o tworzenie tutaj skórek. No i wygląda to naprawdę, naprawdę pięknie. Ale możemy jeszcze zobaczyć generalnie, jeśli jesteśmy przy AWP, że sam jakby tutaj obrazek tej AWP wygląda trochę inaczej, bo w tych poprzednich AWP-ach wszystkich, które mieliśmy, ta jakby luneta wychodziła poza obszar i teraz jest to trochę zmienione, jest generalnie zmieniona tutaj cała ta AWP. No naprawdę wygląda to lekko inaczej. No i co no, zobaczymy, czy Counter-Strike dalej będzie szedł właśnie w takie ala valorantowe trochę skiny, bo tak trochę mi tutaj zajeżdża od tej AWP-ki, ale naprawdę wydaje mi się, że może ona kosztować tak no, solidnie z 500, myślę, że może na spokojnie kosztować. Dalej mamy USP. Generalnie omówimy sobie szybko skiny, omówimy sobie jeszcze naklejki i potem omówimy sobie zmiany oczywiście w tym patchu, bo zmian jest, no troszkę ich jest. Między innymi możemy teraz naklejać 5 naklejek i patrzcie, jak będę chciał nakleić na jakąś broń, możemy sobie scrollem obracać tą naklejkę. To jest coś naprawdę niesamowitego. Możemy sobie ją teraz umieścić gdzie tylko chcemy na naszej broni. Jest to no naprawdę super zmiana, tylko teraz pytanie, co z tymi naklejkami, które już były naklejone. No według mnie powinna być opcja, żeby no można było jakoś się teraz przykleić, no bo trochę teraz, no że tak powiem, te wszystkie poprzednie skiny i naklejki, że tak powiem, no troszkę są poszkodowane tutaj, ale no nie wiem. I generalnie można teraz mieć 5 naklejek zamiast 4, więc wydaje mi się, że w ciągu kilku dni możemy usłyszeć o jakimś kolejnym najdroższym skinie w Counter-Strike'u, biorąc pod uwagę, że możemy na przykład nakleić teraz na przykład 5 naklejek Titan Holo z 2014, a nie 4. No naprawdę możliwości będzie teraz ogromne, ale przejdźmy dalej do tych skinów. Jest tutaj USP, który no wygląda ok, nie jest brzydki. Bardzo mi się podoba skin do Zeusa, stary. Jest to oczywiście jedna z głównych zmian w tym patchu, czyli no właśnie skin do Zeusa, który jest jako różowy skin, nie jest jako to przedmiot specjalny. Jako przedmiot specjalny mam tutaj nowy nóż Kukri, który był w przeciekach już jakiś czas temu i teraz oficjalnie się on potwierdził. Jest to taki nóż, no na pewno wyżej niż Nawaja. Jest to, wydaje mi się, że to taka troszkę większa Nawaja w połączeniu z jakimś, kurczę, no może nie Huntsman, no może nawet Huntsmanem, no. Taka Nawaja z Huntsmanem. Ale zobaczcie MK, no co tu się dzieje, no dla mnie to jest naprawdę topka tych skinów, jeśli chodzi o tą skrzynkę. Pięknie to się wszystko tutaj śni. No naprawdę wygląda to mega. Dalej jakiś obrzyn, no to wygląda to tak, no nie wiem, czy pokazywać w ogóle nawet wam te skiny dalej. No albo możemy sobie tak po prostu poprzewidzieć. 5-7 bardzo ładny. Podoba mi się fioletowy skin, ale jest spoko. Jest M4A4. Wygląda tak sobie. No ale Glocek, zobaczcie to, Glocek. Glock 18, po angielsku Glock 18. Wygląda G, robi wrażenie. Dalej XM, UMP. UMP takie trochę w ogóle mechaniczne, takie silnikowe trochę można by powiedzieć. Tek, SSG, nic niesamowitego, Nova i Mag 10 i jeszcze tutaj dwie berety. Więc tak wyglądają oczywiście skiny z tej nowej skrzynki. Skrzyneczkę oczywiście sobie otworzymy. 10,25, tyle musiałem oczywiście zapłacić za klucz. No i lecimy, skrzyneczka kilowata. No nie pamiętam, kiedy ja skrzynki ostatni raz w CS otwierałem.
Jest fioletowy skin, no dobra, no. Można się łudzić, że kiedyś się trafi tą kosę, ale od 2016, od kiedy gram w tą grę, tej kosy niestety nie udało mi się zdobyć, może kiedyś. A i tak w ogóle właśnie teraz w tym momencie zauważyłem, że ten obrzym, którego trafiłem, w stanie minimal wear, kosztuje 45 zł na Quixelu, więc... Quixeluje to naklejki. Mamy nowe naklejki, które no naprawdę wyglądają niesamowicie. Mamy tutaj na przykład takie perełki, no jak ta, zobaczcie to, co tu się dzieje. No ta naklejka przecież to jest totalny kosmos, stary. Nie wiem, czy w ogóle było coś takiego, że naklejki były jakby tutaj klasy, że wiesz, ta czerwona, fioletowa, różowa i tak dalej. Nie mam pojęcia, czy było coś takiego oprócz tych naklejek, oczywiście z turniej. No ale zobaczcie, tutaj mamy taki suwak, no wygląda to wow. Tutaj stara szkoła, no to jest coś pięknego, to jest naklejka naprawdę... No aż się łezka wokół kręci, no zobaczcie to, przecież to tak przepięknie wygląda. Dedas 2, Counter-Strike 1.6, coś pięknego, no to oko jest naprawdę mocne. Tutaj mamy taką naklejeczkę jeszcze, FBI, no naprawdę... Wow, plasterek tutaj, na przegraną chyba na otarcie łez. Tutaj na Echo, tutaj zgubieni w dymie, no tutaj... Taka, okej. Ta naklejeczka, tutaj mamy coś takiego jeszcze, pokażę wam wszystkie te naklejeczki po kolei, bo trochę ich oczywiście jest dodanych. No, co niektóre naprawdę wyglądają kosmicznie, według mnie. Mamy Zeusa, This is Fine, czyli oczywiście ten popularny mem, tylko że z kurczakiem. No naprawdę, no w końcu się zaczyna dziać w tym Counter-Strike'u coś. To jest właśnie ten moment, na który czekałem. Jeszcze stary, doczekam do operacji w tym roku i naprawdę będzie cudnie. No i tak jak mówiłem, pokazuję wam tutaj jeszcze kosę, która oczywiście prezentuje się następująco. Mam już pierwszego szczęściarza, któremu udało się trafić właśnie ten nóż Kukri rzeź. No naprawdę, wygląda on... całkiem sympatycznie, sympatycznie. No mówię, no dla mnie to jest taka trochę nawajka połączona z Huntsmanem. Nie wiem jak wy to widzicie, no ale dla mnie właśnie coś to mniej więcej jest w tym stylu. A teraz, no jak już wam pokazałem, jakie mamy skiny, jakie mamy nowe naklejki, no to przejdźmy sobie do podsumowania oczywiście patcha. No dobra, w takim razie mamy już tutaj stronę aktualizacji, więc tłumaczymy ją sobie od razu na język polski. No i generalnie cała aktualizacja nazywa się Wezwanie do broni, tak się nazywa po polsku. No i mamy tutaj wyróżniony właśnie wyścig z broni, który powraca. Szczerze nawet nie wiedziałem, że tego trybu nie było w CS-ie, no ale okej, no skoro powraca, to faktycznie mogło nie być. Ja w CS-a, no troszkę przyznam się, na pewno mniej czasu nad nim spędziłem, jeżeli przez ostatnie lata. Niestandardowe rozmieszczenie naklejek, oczywiście to jest tutaj kolejna rzecz, czyli no właśnie to, o czym mówiłem, że możemy teraz sobie obracać te naklejki i możemy 5 na raz naklejek mieć naklejone na jednej broni zamiast 4. Dalej mamy oczywiście te nowe skiny, które już wam pokazywałem. No możemy sobie jeszcze tutaj zobaczyć Glocek, naprawdę spoko. 5-7 też mi się bardzo podoba. Emeczka sztos, Zeus sztos, no ten USP, okej. No ale zobaczcie, że ta AWP totalnie inaczej wygląda tutaj na tym zdjęciu, niżeli w grze. No, jak spojrzałem na to zdjęcie, to mówię, no mech, ale w grze no naprawdę robi wrażenie. No i kałach bardzo piękny. No i mamy oczywiście Kukri Knife w tutaj kilku odmianach. Mamy oczywiście Gradient, Śnieć, Slaughter, Case Hardened, Taiga, Popiół, Śnieć i chyba jeszcze jakiś, ale to już mniejsza. Zobaczmy jeszcze, jak ten nóż prezentuje się w grze. No wygląda on następująco. Tutaj mam oczywiście pokazane, jak to wygląda. Mamy Crimson Weba jeszcze, ok. Też bardzo spoko. Jest tutaj gradiencik. No i tak to wygląda. Zeus oczywiście, który teraz ma skina, oto takiego. No też, no mówię, no on naprawdę wygląda całkiem solidnie. Tak to wygląda oczywiście w grze. Jest okej, jest naprawdę okej. Tutaj mamy te naklejki, o których mówiłem. Te takie naklejki, takie wiesz, no, które oddziaływują w zależności od tego, pod jakim kątem broń masz w sensie. No jak się poruszasz, to one też się jakby porusza, nie? Mamy zestawy muzyczne. 6 nowych zestawów muzycznych, z tego co widzę. Nie będę tego słuchał, więc no, jak ktoś chce sobie posłuchać, to na pewno to znajdzie. Mamy przeciążenie XP. Kiedy zdobędziesz wszystkie normalne, co tego miałem PD i wprowadzisz zmniejszone zdobywanie PD, otrzymasz coś do pokazania, kona przeładowania. Czyli to jest taki trochę weird flex, że wiesz, że wbijesz level i możesz sobie jeszcze
bijeć więcej. Tak to na takiej zasadzie chyba to działa. Mamy agonia porażki, czyli nasi agenci w przypadku przegranej będą wykonywać takie gesty właśnie porażki, a nie że będą się cieszyć i tak dalej, wiesz co chodzi. No, mamy tutaj pokazane kilka wariantów. Że wiesz, no tutaj jest jak ktoś kopnie, tutaj wiesz. W sensie, to jest taka zmiana, na którą nikt by tak szczerze uwagi nie zwrócił, ale że tutaj to spoko, nie? Wyścig zbrojeń, skrzyneczka, naklejki, zestawy muzyczne, Zeus, tutaj dym teraz rzuca cienie. Chyba wiem o co chodzi, bo zdążyłem zagrać sobie, ale no nie wiem, nie odczułem jakiejś mega znaczącej różnicy. Jest faktycznie widoczne to i w ostateczności chyba jakoś może to ewentualnie na FPS-y leciutko oddziaływać, coś mi się tak wydaje. No tutaj rozgrywka, dodano przycisk zwróć wszystko, tłumik może teraz ponownie podłączyć, niezależnie od tego, czy ich odłączenie jest włączone, czy nie. Okej, okay, spoko. Jakieś sygnały, dodano jakieś ustawienia możliwe więcej. Wyłączenie znaczków pocisków pierwszoosobowych. Dźwięk, sieć, interfejs użytkownika różne i mapy. To na mapach tego nie będę sprawdzał, bo ja tutaj, że tak powiem, jaram się najbardziej tymi zmianami właśnie w postaci skinów, naklejek i tego oczywiście nowego noża. No generalnie bardzo cieszy mnie fakt, że w końcu coś z tym CS-em się dzieje. Jak doczekamy się w tym roku operacji, to w ogóle będzie super i może to faktycznie pomoże wtedy naszej kochanej grze wstać trochę z kolan, bo ostatnie miesiące tak średnio to było. Nie będę ukrywał, że sam od momentu wyjścia bety CS2 zagrałem w tą grę dosłownie, no wydaje mi się, że na palcach dwóch rąk mogłem policzyć ile razy. Dopiero ostatnio sobie zacząłem co kilka dni odpalać jakieś tam rankę dzika 2 i jakoś to idzie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych zmianach. Zostaw łapę w górę i polubienie, jak chcesz wygrać, no jakiegoś skina rzucimy do wygrania za dyszkę, powiedzmy, tego co masz na ekranie. Teraz jak chcesz wygrać, to oczywiście, no mówię, zostaw łapę, sub dzwonem, komentarzy, co sądzisz o zmianach i udostępnij film. I co? My się widzimy dzisiaj na odcineczku i siemano!